W bibliotece Huntingtona oglądamy jeden z sześciu obrazów Constable'a, zwanych sześciostopowymi. To wielkie pejzaże. Radykalny pomysł. Fakt. Pejzażu nie zaliczano do cenionych gatunków sztuki. Był prawie na końcu. Ten format kojarzono z malarstwem historycznym. Constable pokazał zatem, jak ważny jest pejzaż. Co ciekawe, wcale nie malował klasycznych, ponadczasowych pejzaży włoskich, lecz krajobrazy ze swojego rodowitego hrabstwa Suffolk. Dobrze znał to otoczenie, gdzie jego ojciec miał gospodarstwo. Pejzaż nie jest wyidealizowany. Przedstawia konkretną porę dnia i roku, specyficzną pogodę. Uważa się, że ten malarz pierwszy odnosił się do pogody poważnie. Czytał książki meteorologiczne. Drzewa malował tak szczegółowo, że po liściach można określić gatunek. Zdaje się, że zaraz będzie burza lub przed chwilą minęła. Niemal czujemy chłód wiatru. Jest tu coś szorstkiego, namacalnego. Ten piękny, idealny, sielankowy pejzaż angielski jednocześnie przedstawia konkretne cechy, na przykład mułu w rzece, roślin na brzegu. Wszystko to czuć. Ważny tu jest krajobraz, ale także scenki. Ktoś ciągnie, pcha. Dwie barki są blisko siebie. Ludzie usiłują je rozdzielić, przepchnąć jedną obok drugiej. Siwy koń po lewej stronie odpoczywa, a pracują ludzie. Tak, a na moście w promieniach słońca widzimy kobietę z dzieckiem na rękach. Druga kobieta robi w rzece pranie. Dwie inne postaci zbliżają się do przeprawy. W pewnej odległości widać żagiel łodzi. Nieco dalej, następnej, a zupełnie w oddali stoi kościół. To ważny element obrazu. Kościół anglikański. Mamy poczucie ponadczasowości. Trwa cykl życia zarządzony przez Boga. I będzie trwał wiecznie. Zgoda. Obraz jest ponadczasowy, ale z cechami szczególnymi. Chmurami, drzewami, pracą ludzi. Pogodą. Na pierwszym planie widać grabie. W lewym dolnym rogu nenufary. Charakterystyczne odbicie w kanale. I dobrze, że takie cechy szczególne znalazły się na obrazie. Widać, co dzieje się w brytyjskim społeczeństwie. Trwa rewolucja przemysłowa. Z powodu pociągów takie barki stracą znaczenie w transporcie zboża do miast, na rynki. Spadły ceny żywności, na wsi zapanował niepokój, pożary, poruszenie polityczne. Arystokraci i właściciele ziemscy, jak ojciec Constable'a, bali się o przyszłość kraju. Obraz ukazuje zaprzeczenie, czy nostalgiczne spojrzenie na umykającą teraźniejszość, a może nawet i przeszłość. Na pewno przeszłość Constable'a, jego dzieciństwo. Myślę, że wyraził osobistą tęsknotę za miejscem, w którym się wychował. Znamy to uczucie. Ale jest też tęsknota za Anglią, która znikała.